Cześć, z tej strony Krzyk z Domowego Survivalu. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o tym, jakie są najcenniejsze produkty, które warto trzymać w zapasie na trudne czasy. Zapraszam. Oczywiście nie będę mówił o tym sam, ponieważ nie jestem na tyle mądry, żeby móc z wami na ten temat rozmawiać, dlatego zaprosiłem do nagrania gościa. Naszym gościem jest dziś Mateusz Żłobiński, który oprócz tego, że pisuje na salaterka.pl, to jest taki super fajny serwis, gdzie możecie znaleźć m.in. tabele z różnymi wartościami żywczymi dla różnych kategorii produktów, np. olejów czy nasion. Mateusz jest również autorem, współautorem książki i takiego fajnego kursu. Ja nie będę powtarzać nazw tych wszystkich kursów i książek. Odnośnik znajdziecie w opisie pod filmem. Gorąco zachęcam do kliknięcia w niego, bo naprawdę warto. Witam cię, Mateuszu. Witam. Witam serdecznie ciebie i wszystkich słuchaczy. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się z nami spotkać, bo jak uzgadnialiśmy to, o czym będziemy gadać mailowo, to ja muszę powiedzieć uczciwie i ustawiam ci bardzo wysoko poprzeczkę, ale niestety nie mam wyjścia, bo to, co wysłałeś w mailu, o czym będziemy dziś gadać, po prostu mózg rozjebany. Mam nadzieję, że będą się te rzeczy im podobały i że będą przydatne przede wszystkim. Ja postaram ci się w takich trzech słowach nakreślić jakby perspektywę widzów naszego kanału, trochę perspektywę naszą. My radzimy widzom, jak przygotować się na sytuacje awaryjne różnego rodzaju. Mm-hmm. To może być utrata pracy, to może być jakiś globalny kataklizm, nie wiem, jakaś wojna, ale też brak prądu na dużym obszarze przez kilka tygodni, czy powódź. Jak była powódź w Bogatyni czy we Wrocławiu, to w sklepach nie było pieczywa, nie? W takich momentach ludzie sięgają po zapas żywności, który mają w domach i my staramy się ludzi przekonać, po pierwsze, żeby w ogóle robili ten zapas żywności, mm-hmm. ale też, żeby oni go robili z uwzględnieniem dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby był możliwie taki zbilansowany i cenny, żeby to nie były tylko jakieś tam, nie wiem, suchary, racje żywnościowe, czy sam makaron i kasza, ale też, żeby te produkty, które kupują, żeby oni zjadali je na co dzień. I to, o czym ty mówisz, ty piszesz, to jest bardzo ciekawa perspektywa, ponieważ ona właśnie ułatwia wybieranie takich produktów, które po pierwsze są cenne, po drugie możesz je w jakiejś tam formie swojego jadłospisu wykorzystywać na co dzień, dzięki czemu one się nie zmarnują i wymieniasz je przed upływem terminu przydatności. I dlatego chciałbym, żebyśmy dziś pogadali właśnie o takich najcenniejszych produktach z różnych grup. Kasze są konikiem zawsze. Bo możemy się przygotowywać na ciężkie czasy w ten sposób, że po prostu zawsze mamy zapas tych wartościowych rzeczy, które na co dzień normalnie z nich korzystamy, a jednocześnie mogą nam się przydawać naprawdę na wiele miesięcy w przód, w przypadku jakichś dokładnie o to kataklizmów. Chodziło, tak. I też my staramy się zwracać uwagę na to, żeby te rzeczy nie wymagały warunków chłodniczych, bo to wtedy w ogóle jesteśmy najlepiej zabezpieczeni, nie? Więc widziałem listę rzeczy, które podesłałeś i jestem naprawdę spokojny, że są tam właśnie dokładnie takie rzeczy, jakich potrzebujemy. To tylko powiedz proszę, od czego moglibyśmy zacząć, bo ja tutaj zamieniam się w słuchu. Najpierw to musimy w ogóle, musimy wydaje mi się zacząć od tego, żeby wytłumaczyć, skąd wzięły się te produkty, które chcemy opisywać. Tak. Nie? Bo tak, to znaczy, naprawdę, jakim kluczem byśmy wybierałeś, prawda? No właśnie, bo jeżeli byśmy powiedzieli, że taki, bo ten ma dużo wartości, bo ten to, bo ten tamte, bo ten tamto i tak dalej, to trzeba byłoby nam zaufać na słowo, nie? I to nie byłoby do końca. No chodzi o to, żeby każdy mógł sam ocenić, nawet jeżeli znajdzie inne produkty, żeby wiedział. I to jest tak, że najpierw musimy wiedzieć, jak porównywać produkty, w jaki sposób. I są dwie metody porównywania produktów, takie najbardziej powszechne. I one powodują bardzo duże zamieszanie dietetyczne. Jedna metoda to jest taka, że porównujesz, ile jest wartości w 100 gramach produktów. I na przykład porównujesz 100 gramów brokuła i na przykład 100 gramów nasion, nie? I przykładowo, ja sam miałem pomocy, bo nie wszystko pamiętam dokładne wartości. Może później sobie na komputer sobie zaglądał, ale na przykład weźmy na przykład witaminę B5 i brokuł ma w 100 gramach spełnia zapotrzebowanie. Jeżeli zjemy 100 gramów brokuła, to dostarczymy 12% dziennej dawki witaminy B5. A jeżeli zjemy 100 gramów migdałów, to dostarczymy 9% dziennej dawki. No i teraz się wydaje, że właściwie są zbliżone do siebie, nie? Tutaj 12, tutaj 9. Ale jeżeli byśmy jedli przez cały dzień tylko migdały i zjedlibyśmy taką dawkę kaloryczną, którą potrzebujemy, no załóżmy, że to jest takie orientacyjnie 2000 kalorii. No, zaokrąglamy sobie mniej więcej. To dostarczymy 30% tylko tej witaminy B5, czyli faktycznie gdybyśmy jedli same migdały przez cały dzień, to dostarczymy 1/3 B5 witaminy, czyli będziemy mieć jej niedobór w jakimś tam dłuższym terminie. A jeżeli byśmy jedli same brokuły i zjedlibyśmy 2000 kalorii, to dostarczymy 700% wow.
witaminę B5, czyli 7-dniową dawkę. Wiadomo, że nie zjemy brokułów w takiej ilości, ale to pokazuje skalę tego, że jedna kaloria brokuła ma ponad 20-krotnie więcej, jeżeli dobrze liczę, ponad 20-krotnie więcej witaminy B5 niż jedna kaloria migdałów. I to jest dobry, według mnie najlepszą metodą oceniania jest sprawdzanie, ile jest składników odżywczych w jednej kalorii i porównywanie do siebie tych produktów w ten sposób. Bo jak porównujemy na przykład gramy, też te 100 gramach, to na przykład w internecie można przeczytać informację, że na przykład świetnym źródłem żelaza są owoce suszone. Ale już nie owoce, tylko suszone. No bo porównuje się 100 gramów suszonych, gdzie odsączyliśmy wodę. Tak jest, no ale co, przez wody. No właśnie, czyli co, osuszymy owoce i nagle zyskują żelazo? No nie zyskają, nie? Przez... I to są takie, i to takie rzeczy powoduje. Super, kiedyś czytałem, do tej pory czasem widzę, że się takie rzeczy pojawiają, że na forach kulturystycznych ludzie pytają, jak zjeść surowy ryż, bo widzą, że surowy ryż w 100 gramach, ale no zobacz, jakie to jest zamieszanie, że w 100 gramach surowy ryż ma 3 razy więcej wartości odżywczych. No bo faktycznie, jak zobaczysz 100 gramów surowego, a gotowanego, no to on ma 3 razy mniej. Ale to jest przez to, że jak weźmiesz 100 gramów ryżu surowego, ugotujesz, to ci wyjdzie 300 gramów. No bo woda, bo dojdzie, bo dojdzie woda. No i to jest takie porównywanie, to jest 100 gramów. Ostatni przykład. Porównasz marchew do zupy marchewkowej, to ci widzisz, że zupa marchewkowa ma 10 razy mniej wartości odżywczych. Porównujesz 100 gramów, bo to jest woda, nie? To jest wygodne, żeby zobaczyć, jak zjesz 100 gramów, ile dostarczysz. Ale żeby porównywać produkty, to jest naprawdę według mnie bardzo, bardzo błędne. Druga rzecz to jest porównywanie, ile mniej więcej jemy. Czyli na przykład porównujemy taką książkę ze składem, mam 300 produktów różnych i ona porównuje na przykład 5 gramów natki pietruszki i 150 gramów kurczaka ze sobą. I mówi, no kurczak ma o wiele więcej tam witamin i innych rzeczy, no ale no, nie można porównywać 5 gramów do 150 gramów. No wiadomo, że tutaj nie zjemy dużo, ale obiektywnie powinniśmy porównać, który obiektywnie ma więcej składników odżywczych i dopiero myśleć, jak to zjeść. Czyli sprawdzić, czy ta natka ma więcej. Jeżeli ma więcej, to dopiero sprawdzić, czy jesteśmy w stanie dużą ilość jej zjeść. Nie? No tak, a nie tak, że właściwie... Cóż nam po 100 gramach natki pietruszki, jak weź to potem zjedz. Już pomijam to, weź to, no kup, tak, nie? Ale weź to zjedz. Te 5 gramów to już doda nam tyle wartości, co taka skondensowane po prostu wartości odżywcze. No, więc idealną według mnie metodą jest porównywanie, ile jest wartości w jednej kalorii. Ale żeby to było praktyczne, to powinniśmy porównywać do tego, ile zjemy. No bo jeżeli wiemy, że na przykład brokuł ma w jednej kalorii, nie wiem, 10 razy więcej magnezu niż inny produkt, to nie wiemy, czy ten ma dużo, czy tamten ma dużo, ile to właściwie jest. Więc jeżeli porównamy sobie mniej więcej, ile możemy zjeść w ciągu dnia kalorii, czy na przykład te 2000 kalorii i do tego porównamy, ile potrzebujemy dziennie, to nam wyjdzie to ładnie procentach. Nie wiem, czy wytłumaczyłem to jasno? Myślę, że tak, bo w ogóle ja, tak jak wspomniałem, poznałem twój serwis, bo zobaczyłem gdzieś jakąś taką tabelkę z gęstością odżywczą, bo to chyba to pojęcie tak się mniej więcej nazywa, gęstość odżywcza, nie? No tak, tak. Jeżeli brokuł ma w 2000 kalorii 700% dostarczy nam tego, to możemy uznać, że jego gęstość witaminy B5 w brokule to jest 700%. I generalnie, jeżeli mamy powyżej 100%, to wiemy, że to już jest dobre źródło. Bo jeżeli zjemy tego, będziemy tylko to już przez cały dzień, to będziemy mieć powyżej 100%. Gęstość odżywcza, tą, którą ja opisuję, to jest gęstość składników mineralnych i witamin, to jest średnia z 21 witamin i składników mineralnych. Czyli na przykład brokuł ma 500 żelaza, 700 magnezu i tak dalej, i to jest 21 witamin składników mineralnych i z tego biorę średnią. Średnią ważoną, usuwam te takie najmniejsze i największe wartości, żeby to było w miarę, żeby to wychodziło jak najzbliżone prawdy. I na przykład gęstość odżywcza brokuła to jest na przykład, już nie pamiętam, ale załóżmy 600%. Czyli jeżeli będziemy jeść tylko brokuła przez cały dzień, to dostarczymy średnio 600% wszystkich witamin i składników mineralnych. I to jest jego gęstość odżywcza. Może być też gęstość na przykład białka, węglowodanów, innych rzeczy, ale ja opisuję najczęściej po prostu gęstość składników mineralnych i witamin z tego względu, że inne składniki idą bardzo często razem z nimi w parze. Jasne. Z tego możemy sobie wyjść, że robić gęstość brokuła, a później możemy zrobić sobie gęstość odżywczą całej grupy, na przykład kapustnych i tak dalej, i możemy sobie robić z tego super, super rzeczy. Bo jeżeli sprawdzimy na przykład białko,
bo boimy się o to, żeby dostarczać odpowiednią ilość białka. Ale jak sobie sprawdzimy, jaka jest gęstość w 2000 kalorii każdej grupy produktów, to widzi, że każda ma gęstość powyżej 100%. Czyli właściwie niezależnie, co byśmy jedli i dostarczymy 2000 kalorii czy odpowiednią ilość kalorii, to dostarczymy odpowiednią ilość białka. Okej. To i to jest jeden z najprostszych, nawet biała mąka ma odpowiednią ilość. Może być tak, że dostarczymy sobie niepełnowartościowe białko, ale tu dochodzą tylko dwie grupy. To jest tylko owoce i zboża. Tak naprawdę, tak, i zboża, bo strączki mają pełnowartościowe, więc jakbyśmy, ale to tylko możemy się bać w przypadku takiej monodiety, jak ktoś, nie wiem, jak w krajach biedniejszych, na przykład ludzie przez cały rok jedzą proso, znaczy kaszę jaglaną, nie tylko. Więc w takim wypadku, no ale to zbaczam trochę już z tematu chyba. Taka mała dygresja. YouTube bardzo mocno promował na stronie głównej jakoś wiosną zeszłego roku, jak ta pandemia się zaczęła, taki jakiś nasz stary film sprzed lat o takim prostym i tanim zapasie żywności, który składał się głównie z makaron, kasza, cukier, olej roślinny. I tam oczywiście pod tym filmem jest mnóstwo komentarzy w stylu: a Krzyśku, przecież to jest cukrzyca i to potem, przecież ludzie na to umierają. No to oczywiście, że tak, no tylko nie chodzi o to, żeby właśnie mieć zapas wyłącznie takich produktów, tylko żeby to był taki kaloryczny fundament, do którego dokładasz zioła z parapetu, jakąś konserwę, nie wiem, jakieś owoce z puszki czy cokolwiek innego, ale właśnie, że to jest ten kaloryczny fundament, który możesz długo przechowywać i jego kupujesz łatwo, szybko i też de facto to też jest ważne, tanio, a resztę po prostu dobudowujesz sobie do potrzeb. I dlatego wiem, że będziemy gadać o kaszach, ale w zasadzie to może zacznijmy od tych kasz może właśnie, od tego fundamentu. Bo one tam gdzieś były niżej na liście, nie wiem, czy to trochę nie wychodzę przed kolejną, którą zaplanowałeś. Nie, znaczy w ogóle można powiedzieć o tym, co mówisz, że nie powinniśmy traktować jedzenia jako jedzenie zdrowe i niezdrowe. Że generalnie coś jest bardzo zdrowe, coś jest bardzo niezdrowe, bo to wszystko zależy od... Mówisz tak potocznie, nie? Ale to wszystko zależy od kontekstu, no bo w momencie, kiedy nie będziesz miał w ogóle jedzenia, to biała mąka ci uratuje życie, nie? Oczywiście, tak. I jak musisz przetrwać miesiąc czasu z jakąś garstką jedzenia, to jabłka, które będziesz miał, nic ci nie dadzą, bo to jest tak mało kalorii, że o wiele lepiej, o wiele więcej zyskasz, jak będziesz miał makaron biały, nie? Czy inne rzeczy. Czy cukier, który da ci węglowodany i olej, po prostu energię i tak dalej. Więc no, to wszystko zależy od... No, my mówimy w sytuacji takiej, że mamy dobrobytu, nie? Że mamy wszystko dostępne i głównie nam zależy na tym, żeby spożywać ograniczoną ilość kalorii. Tak, bo jednak nasze umysły tak lubią, dążą do tego, że im więcej kalorii, tłuszczu i cukru, tym lepiej. Nie, więc my to trochę trzeba to odwracać, to co przez miliony lat było wykształcane w nas. Mówisz o tych kaszach, tak, żeby zacząć. No, bo to mi się wydaje taki dobry fundament, od którego fajnie jest zacząć budowę zapasu żywności, a wiem, że nie wszystkie kasze są sobie równe. W ogóle ostatnio jestem zachwycony płatkami różnego rodzaju, bo ja bardzo lubię od kaszę gryczaną, ale od kiedy odkryłem, że są płatki gryczane, to moje życie naprawdę zmieniło się, o 360 stopni, ponieważ już nie muszę gotować tej kaszy, tylko po prostu wrzątek zalewam, mam gotowe jedzenie. No to tak. Jest super, nie? Ale chyba kaszy gryczanej na liście nie było, prawda? I była. Okej, okay, a to dobrze, proszę. Była kasza gryczana, były trzy kasze, sobie zapisałem. Te najbardziej wartościowe to są kasze quinoa, czyli komosa ryżowa, kuskus razowy i kasza gryczana. Zaletą ich jest taka, że raz, że mają największą gęstość odżywczą ze wszystkich kasz, a dwa, że mają dużo białka w porównaniu z innymi kaszami. I tych kluczowych składników mają całkiem niezłą ilość. Kuskus razowy jest też o tyle dobry, że ma bardzo dużą ilość selenu. A selen jest w przypadku takiej diety, że musimy korzystać faktycznie z tego, co mamy w domu, to on w roślinnych produktach jest w mniejszej ilości. No po prostu świetnym źródłem selenu jest biała mąka i brązowa i tak dalej, każda mąka pszenna. A kuskus razowy jest faktycznie makaronem. On nie jest kaszą, tylko to jest po prostu makaron w kształcie kaszy. I on jest tej samej, on jest z mąki durum, jeżeli pamiętam dobrze, najprawdopodobniej. No i ona ma bardzo dużą wartość odżywczą, tak jak makaron razowy, tylko że jest łatwiejsza w przechowywaniu. No bo makaron jednak zajmuje dużo miejsca. Tak, prawda. Zwłaszcza jak się kupi jakieś takie dziwactwo w stylu świderków, czegoś takiego. No, więc tak. A kasza po prostu o wiele, trzy razy mniej. Więc, wiesz, jaki jest najlepszy makaron do przechowywania pod kątem objętości? Najlepszy do przechowywania, ale kompletnie do niczego innego się nie nadaje? Ten makaron do lasagne, bo jest po prostu takie duże płaty, więc nie ma miejsca, ale to co, lasagne będziemy pijać, to bez sensu. No właśnie. Z kaszą też jest o tyle ciekawe, że właściwie tak myślałem nad tymi grupami, o których gadaliśmy, to są dwie grupy, z których można by na przykład w ogóle zrezygnować, a które wydają się taką podstawą, że muszą być w diecie. To są zboża
czyli m.in. kaszę i owoce. Na przykład gęstość owoców to jest około 100%. Mówi się, że owoce je się po to, żeby mieć dużo witamin, ale tak naprawdę owoce nie mają ani witamin dużo, ani składników mineralnych. Są bardzo zdrowe, ale z innych powodów. Z tego względu, że są mało kaloryczne, mają dużo błonnika, przeciwutleniaczy. Na przykład jabłko ma tyle wartości witamin i składników mineralnych, co biała mąka. A tam 60-59%. Tak. Więc jak ludzie robią sobie dietę jabłkową i jedzą tylko jabłka, to mają takie niedobory, że po prostu, wiesz, włosy wypadają, nie? Bo nie mają nic praktycznie. No tak. Ale to nie znaczy, że jest niedobre, bo jest świetne, bo ma no dużo białka. No tylko nie można wyłącznie jabłek jeść, nie? Ma dużo błonnika i ono jest świetną przekąską, że jak masz problem z trzymaniem wagi, to jak sobie zjesz jabłko, to cię nasyci i no po prostu pomoże ci utrzymać odpowiednią wagę. I ma bardzo dużo przeciwutleniaczy, więc to są te zalety jabłka i nic więcej, nie? Więc to nie jest tak, że je się owoce. Żeby mieć pewien podgląd, które grupy są najlepsze, to mógłbym przeczytać może gęstości odżywcze dokładne, nie? Wszystkich tych. Sobie wezmę ściągę. Dobrze, dobrze. Ja to potem nie więcej poproszę pamiętam, cię, żebyś mi to jakoś podesłał, ja to potem wrzucę na ekran, żeby ludziom łatwiej było czytać też. Tak, od największej do najmniejszej i później to będzie dobrym punktem odniesienia. Jasne. Największą gęstość odżywczą w 2000 kalorii, jeżeli byśmy jedli tylko to mają warzywa liściowe, czyli szpinak, sałaty, natka pietruszki, nie takie liściowe. Boże, no ale weź, ile byś musiał tej sałaty zjeść, żeby mieć 2000 kalorii? No tak, tak, nie, no nie możemy tylko na nich bazować, nie, bo nie da się, ale, no, ale chodzi to o to, oczywiste, że właśnie z tej perspektywy, nie, że ponieważ dużo musisz ich zjeść, no to się rzeczy tam się te wartości odżywcze kumulują, nie? Warzywa liściowe mają 800% gęstość odżywczą. I to jest największa ze wszystkich, 800%. Ale to ja ci powiem na podstawie szpinaku, jak to wygląda. Jakbyśmy zjedli sobie paczkę szpinaku 200 gramów, to dostarczymy średnio 30%, sobie sprawdziłem w swoich obliczeniach, to dostarczymy średnio 30% wszystkich witamin i składników mineralnych. Przy paczce 200 gramów i to będzie 40 kalorii. Czyli właściwie mamy za darmo, takim w sensie kalorycznym, 30% wszystkich witamin i składników mineralnych. Nie? Więc to jest ta skala po prostu. Kwestia bilansowania diety to jest też dostarczanie odpowiedniej ilości kalorii. Więc warzywa liściowe, jakbyśmy byli na pustyni, to by nam nic nie dały. Tak, dokładnie. No bo byśmy nie dostarczyli kalorii po prostu. Energii byśmy nie mieli, byśmy nie dali rady. Więc tak. A to, warzywa... to jest twoja książka, prawda? To, co pokazujesz? Tak, ja pokazuję ze swojej książki. A jakbyś mógł pokazać na moment? Super, ja, żeby ludzie wiedzieli, czego dokładnie szukać, link do tej książki oczywiście wrzucę w opis pod filmem. To jest książka, która w graficzny sposób pokazuje wszystkie rzeczy, więc można ją w 2 godziny całą przeczytać i mieć fajny podgląd na całą tą sytuację. Więc tak, teraz na pewno wiele osób zaskoczę, bo na drugim miejscu są grzyby z gęstością odżywczą 500%. I grzyby mają 524% i grzyby mają ogromną ilość witamin z grupy B. Jak zjesz, to też ci mogę powiedzieć przykład, bo grzyby grzybami, ale nie musimy szukać leśnych, tylko możemy brać na przykład zwykłe pieczarki. Jak weźmiemy pudełeczko małe pieczarek 250 gramów, to właściwie to się wydaje dużo, ale jak je na patelnię wrzucimy, to robi się naprawdę z tego malutko, więc łatwo zjeść 250 gramów, to dostarczymy średnio 70% witamin z grupy B. Nie wszystkich, ale średnio 70%, czyli no takie małe pudełeczko nam dostarcza po prostu ogromną ilość. Dobra, ale żeby nie przedłużać, to lecimy dalej. Później mamy wodorosty 400%, warzywa psiankowate, czyli pomidory, dyniowate na przykład. Pomidory, ogórki, dynie i tak dalej mają 400%. Otręby 380%, kiełki 314%, korzeniowe i cebulowe, czyli cebula, buraki, marchew 240%, jagodowe owoce, czy te najbardziej u nas sezonowe 180%, później nasiona 160%, warzywa strączkowe 149%, kasze i zboża pełne 130%, ziemniaki 107%, owoce 105%, orzechy 80% i zboże oczyszczone 50%. Dla oleje na przykład mają 0. I dla porównania jeszcze na przykład kurczak, mięso z kurczaka ma 15%, 115% gęstości, kiełbasy 80%, ryby mają jak na mięsne dużo, bo mają 160. I to jest taka mniej więcej, powiedziałem po to, żeby mieć taką mniej więcej skalę i porównanie, bo widzisz, owoce mają mało, nie 105, one są na samym końcu. I jak sobie zobaczymy, jak wygląda nasza codzienna dieta,
to ona się składa z tylko tych najmniejszych. Nie, bo mamy tak, owoce, zboża, tak jest. Trochę mięsa. Trochę mięsa, nabiał, one są też na samym dole, ale najlepsze jest to, że 1000 kalorii dziennie spożywamy pustych. Spożywamy z oleju, cukru i białej mąki. Z tych trzech rzeczy to spożywamy 1000 kalorii dziennie, więc jak ktoś potrzebuje 2000 kalorii, to i tak jest naprawdę ciężko dostarczyć, więc generalnie jako społeczność mamy bardzo duże niedobory, ogromne ilości rzeczy. No tak. Więc jakbyśmy nawet byli zamknięci w domu na kilka miesięcy i będziemy się stosować do tych rad, to będziemy mieć dietę wartościowszą niż na dieta większości osób, nie? Tak. Więc w ten sposób. Mówiliśmy o tych kaszach. Chcesz, żebym coś o kaszach dodał? Wiesz co, nie, to wydaje mi się, że o kaszach powiedzieliśmy większość tych rzeczy. Gryczana, kuskus razowy i komosa ryżowa, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak. Nie pamiętam, jak to się po polsku można nazywa. Można jeszcze dodać do tego, że kuskus najczęściej występuje jako normalny kuskus. Tak. To nie jest kuskus razowy. Tak. I ona ma identyczny skład jak biała mąka. I to zamieszanie w ogóle też jest fajne z tego względu, że pokazuje, jak nie patrzymy na liczby, a patrzymy na rodzaje produktów i uznajemy, no, że ten dobry, ten niedobry. Jak wpiszesz w sieci kuskus, to ogromna ilość portali opisuje go w samych superlatywach, że wspaniały, że ogromna dawka różnych witamin, że zawiera tą witaminę, tą. Ale no każdy produkt zawiera witaminy i składniki mineralne, tylko kwestia w jakiej ilości. Więc no można powiedzieć, że chwalą białą mąkę, bo nie sprawdzili, tak, jaki jest skład tego, nie? Więc, no, więc to pokazuje, że ciężko się opierać na informacjach z sieci. Więc kuskus razowy jest bardzo fajną opcją, kasza gryczana i komosa ryżowa właściwie. No, kasza jaglana mówi się, że jest królową kasz, ale właściwie no nie ma nic takiego. Ma bardzo mało żelaza. Ma tyle żelaza, że się poleca kaszę jaglaną dla osób z hemachromatozą. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Czyli z chorobą, jeżeli ktoś ma nadmiar żelaza w organizmie. Nie? Bo ona ma generalnie różnych rzeczy całkiem sporo, ale żelaza ma po prostu bardzo niską ilość. Więc no, ciężko mi coś mówić o kaszach, bo one nie mają ani dużych zalet, ani dużych wad. Jeżeli ktoś lubi kaszę, to są fajne do przechowywania i fajne do jedzenia. Ja też na co dzień jem kaszę. Nie? Więc, ale jak porównując, no to na przykład strączki są o niebo wartościowsze i mają o wiele więcej białka, mają o wiele więcej wapnia, żelaza i w ogóle wszystkich składników. I teraz szukałem sobie, jak można by z tych grup najwyższych produktów po kolei znaleźć możliwe ich formy do jedzenia. No bo jeżeli weźmiemy sobie zioła, które są roślinami zielonymi, no to ciężko jednak zioła jeść na parapecie, trzymać na ciężkie czasy, no bo co weźmiesz bazylię, w dużych ilościach, to w ogóle tak mała ilość, bo cała doniczka bazylii to jest 10 gramów, więc właściwie w ogóle ci to nic nie da. Ale można jeść w formie suszonej i to są po prostu zioła suszone i mamy bazylię suszoną, oregano suszone, majeranek i tak dalej. I to jest naprawdę, to już jest naprawdę skondensowane źródło, bo na przykład dwie łyżeczki suszonej bazylii, czyli około tam 4 gramy, bo one są lekkie, dostarczy ci 18% dziennej dawki wapnia, 20% żelaza i średnio dostarczy ci 6% wszystkich witamin i składników mineralnych. I to są dwie łyżeczki. Dwie łyżeczki i masz, słuchaj, 20% dziennej dawki wapnia. Nie do uwierzenia. No, żebyśmy zrozumieli, jaka to jest perspektywa. Tak mówimy, że jedzcie ten nabiał, nie, bo tam wapń, kości. Dwie łyżeczki, to przecież jest prawie tyle co nic. To tyle to sypiesz sobie. Tak, no bo to jest taki dodatek, taki suplemencik, nie? Tak naprawdę. Ale, no, ale nie tylko bazylię, bo masz oregano, masz 13% dziennej dawki. W ogóle jak zjesz dwie łyżeczki takich suszonych ziół, to już masz dzienną dawkę przeciwutleniaczy, których potrzebujesz. Dzienną dawkę, które ci chronią przed wszystkimi chorobami cywilizacyjnymi. Tymianek suszony ma 15% dziennej dawki wapnia, dwie łyżeczki i słuchaj, 30% żelaza. 1/3 dziennej dawki żelaza. Więc w ogóle dodawanie przypraw do potraw daje ogromną ilość po prostu wartości. No tak. Ale najwartościowsze są te właśnie suszone zioła. Majeranek 20% dziennej dawki żelaza. No i ale oprócz tego mają też wszystkie inne rzeczy, nie? Po prostu tych mają dużo. Więc, więc możemy jeść zielone rośliny w takiej właśnie formie. Tak, łatwiej do przechowywania, łatwiej też do. No łatwiej jest zjeść te dwie łyżeczki tego majeranku. Jakbyśmy zdecydowanie przeliczyli to na zioła zielone, to tego byłoby pewnie z 5-6 razy więcej, bo tyle tej wody usuwamy, nie? No, z 10 mogłoby być więcej. No więc właśnie.
I weź, już pomijam to, że weź kup, to w doniczka będę nosić tyle, nierealne. Zioła, jak się dodaje samemu, to tak naprawdę one nie dodają prawie w ogóle wartości, ale są bardzo dobre smakowo. Mhm. No nie w taki, no bo jak dodasz kilka listków bazylii, no to jest 1 gram, 2 gramy, 1 mhm. gram, no to nic ci nie da, nie? Mhm. Ale no warto dodawać z takich względów. No jasne, jasne, że tak. Smakowych. Grzyby, no to grzybów nie weźmiemy, nie? Właściwie aha. w takiej formie. Moglibyśmy wodorosty dołączyć, aha. jako ta trzecia grupa, która miała 500%, i wodorosty moglibyśmy jeść sproszkowane, na przykład spirulinę. Aha. Ona jest średnia w smaku, delikatnie mówiąc. Ja kiedyś piłem młody jęczmień bardzo dużo i aha. naprawdę super się czułem i też ma, nie wiem ile ma wartości dokładnie, bo nie ma tych informacji w bazach, w których ja mam. Na pewno ma dużo, ale spirulina na przykład ma dużo białka, aha. oprócz innych wartości. I na przykład jedna łyżka spiruliny ma tyle białka, co małe jajko klasy S. Mhm. Nie wiem, czy tak się mówi, klasy S. Tak. No, około 6 gramów białka. Jedna wow. łyżka spiruliny. Więc to następne, jak mówiliśmy o kaszach, mhm. to możemy powiedzieć o roślinach strączkowych, mhm. że moglibyśmy mieć dużo strączków i je można by podzielić na dwie grupy. Strączki, które są łatwe w przygotowywaniu, że się je szybko przygotowywuje. I tutaj byśmy mieli na przykład soczewicę czerwoną połówkach, czyli taką najpopularniejszą, którą się kupuje. Uh-huh. I fasolę mung łuskaną. Uh-huh. Ona już jest o wiele mniej znana, ale w sieci można kupić i też jest w dobrych cenach. No i je się gotuje, dodaje się do potraw i się je gotuje w 5 minut dosłownie. Nie trzeba namaczać ani nic. Uh-huh. Druga grupa, o wiele fajniejsza, znaczy ta jest super, ale druga grupa to jest taka, która jest uśpionymi strączkami. I to jest na przykład to są na przykład fasole. Uh-huh. Znaczy soczewica też, ale zaraz wytłumaczę, czy mówię o fasolach. Strączki są o tyle fajne, suche, że możemy je namoczyć. Może ktoś tak miał, że na przykład namoczył na noc w wodzie strączki, zapomniał o tym i po 2 dniach chciał wyrzucić i patrzy, a tam wyrosły już nim strączki. Uh-huh. I to jest właściwie forma robienia strączków z nich, bo można tak... Kiełków. Można je... strączków, nie? Kiełków. Strączków, tak, kiełków. Tak, forma robienia z ich kiełków, bo jak już świadomie robimy, to najlepiej tą wodę wymieniać. Uh-huh. Ale generalnie po 2 dniach namaczania, czyli w wilgotnym takim środowisku, one kiełkują i odzyskują, można powiedzieć, wartości odżywcze i normalnie życie. Uh-huh. Dlatego, że one mają ogromną ilość witaminy C, aha. nagle w ogóle strączki witaminą C, nagle zyskują, w strączkach jest minusem to, nie jest jakiś duży, ale minusem to, że mają mniej witamin z grupy B. Aha. Ta gęstość tej witamin z grupy B jest często na poziomie 70%, czyli jakbyśmy jedli tylko strączki, to byśmy mieli trochę niedoboru tej witaminy B. A w kiełkach już jest 4, 5, czy ile jeszcze więcej razy tych witamin z grupy B, czyli one odzyskują to, czego faktycznie nie miały. Aha. I na przykład fasola kidney zyskuje gęstość odżywczą, ma 5 razy wartości odżywczych niż suche strączki. Więc one zyskują 2, 3, a nawet 5 razy więcej wartości odżywczych. Tylko dzięki temu, że poświęcimy te 2 dni na to, żeby to namoczyć, nie? Tak. Żeby zaczął kiełkować. Jeżeli byśmy wow. mieli je, no i mamy witaminę C. Uh-huh. No, witaminę C, gdybyśmy nie chcieli jeść strączków, kiełków, to by było ciężko wtedy z witaminą C. Uh-huh. Mogłyby być w pomidorach, w przecierach pomidorowych, to też jest kolejna rzecz, która jest znakomita. Różne formy przecierów, no można kupić gotowe sosy pomidorowe i tam mamy, no mamy sporo tej witaminy C, ale musielibyśmy, żeby dostarczyć taką dobrą dzienną dawkę, to musielibyśmy jeść non-stop te przeciery pomidorowe. I tutaj moglibyśmy wymienić jeszcze jedną rzecz, którą warto, to jest, to o tym ci nie pisałem, ale zastanawiałem się, jak z witaminą C. Świetną formą jest sok pomarańczowy. Uh-huh. I to by było dobre faktycznie, żebyś zaopatrzyć w momencie, kiedy nie masz możliwości jeść świeżych owoców i warzyw, żeby dołączyć do diety sok, ale nie świeżo wyciskany, tylko normalny, pasteryzowany, bo uh-huh. tam się normalnie zachowuje witamina C. Uh-huh. Jedna szklanka takiego soku, gdzieś tu mam zapisane, soku pomarańczowego, jedna szklanka dostarcza 1,5 dziennej dawki witaminy C. O wow, no to rzeczywiście. Więc można sobie jedną szklankę soku z pomarańczy wypijać wtedy dziennie i wtedy się nie martwimy, bo to jest też tak, że jak jemy strączki, nasiona, kasze, one są wszystkie bogate w kwas fitowy. Chodzi o to, że jakby jedlibyśmy tylko to, bez źródła witaminy C, to mielibyśmy słabą przyswajalność żelaza i cynku. Aha. Witamina C, moczenie strączków, kasz, strączków i tak dalej, gotowanie zmniejsza ten kwas fitowy. On w ogóle nie jest zły, bo on jest przeciwnowotworowy i tak dalej, ale zbyt duża ilość nie jest dla nas dobra. Aha. A gdy mamy w potrawie dużo witaminy C, to ona neutralizuje to i zwiększa przyswajalność tych składników. Aha. Więc generalnie strączki, nasiona, kasze, takie rzeczy warto jeść zawsze z warzywami i owocami,
które są świetnym źródłem witaminy C. Dlatego zawsze powinno łączyć. Dlatego super jest przecier pomidorowy, o którym powiedziałem. Aha. Że wtedy warto w takiej sytuacji, że nie mamy dostępu do świeżych rzeczy, warto jeść po prostu bardzo dużo tego sosu pomidorowego. Wrzucać gdzie się tylko da. Aha. No i jeżeli w ciągu dnia pijemy te soki pomarańczowe, to też nam to wtedy pomoże. Wspomniałeś o tych strączkach, ale wyłącznie pod kątem tych, które się przechowują w takiej suchej formie, no nie? Bo jeszcze tam coś można kupić puszkowe, typu groszek albo soczewice, czy tam ciecierzyce. Czy na te takie w puszkach warto zwracać uwagę, czy to nie ma jakby sensu? Bo wiadomo, że taka można. Puszka to więcej kosztuje, więcej miejsca zajmuje jeszcze do tego... I nie skiełkujesz. No tak. Ale o tyle dobrze, że możesz potem od razu otwierać i zjadasz, nie? Możesz, nie. Z tych danych, co mam, to jedynie ciecierzyca ma duży spadek wartości o 50% w konserwowej. Okay. Ale jak patrzyłem na fasolę kidne, fasolę białą i inne rzeczy, to miały spadek tam 20% wartości odżywczych, więc to nie był na tyle duży, żeby... Więc spokojnie można, bo faktycznie to jest taka szybka forma, że nie musisz gotować, nie bać, tylko po prostu wrzucasz i tyle. Więc jak najbardziej mogą mieć takie strączki. No ale dobrze zapamiętać że nie trzeba kupować tych w puszkach, że nawet troszkę lepsze są te w takiej suchej formie, bo to, mówię, łatwiej przechowywać, tylko trzeba potem mieć jak to ugotować, nie? I warto jeszcze powiedzieć o kiełkach, że strączki mają lektyny, które są dla nas trujące. I w formie takiej surowej po prostu byśmy się zatruli strączkami, dlatego zawsze trzeba gotować. I tak samo jest z kiełkami. Kiełki tracą trochę tych lektyn, ale to jest niewielka ilość, tak czy siak dla bezpieczeństwa powinno się zawsze je ugotować. To jest wyczuwalny smak takiej gorzkości w niesurowej. Po prostu są niesmaczne, niesurowe, więc to powinniśmy wyczuć to. Więc tak czy siak to trzeba je ugotować. Jeszcze inna rzecz, że jak zrobimy sobie kiełki ze strączków, to one mają już minimalną ilość kwasu fitowego. Czyli właściwie moglibyśmy jeść je same i mielibyśmy kompletny posiłek. Witaminę C mamy, nie mamy witaminy A, ale generalnie to mamy pełnowartościowy posiłek z samych strączków. No tak. W formie tych kiełków. Jeszcze z przypraw warto by dodać słodką paprykę, czyli skondensowaną formę po prostu papryki. I ona z dwóch względów. Z jednego jest taki, że mamy dużo witaminy A, dużo witaminy E, no i generalnie dużo składników odżywczych, które są w papryce, bo słodką paprykę w ogóle łatwo dodać, tak na przykład jak robię zupy, chociaż tutaj zupy będą odpadały, chociaż no właśnie tutaj, gdzie do sosów pomidorowych można by dodawać. Ale dwie łyżeczki, 10 gramów papryki dostarcza na przykład 20% dziennej dawki witaminy E. Okay. Generalnie jest taka skondensowana forma papryki, no, czyli mamy kolejne warzywo w takiej fajnej formie. I jeszcze moglibyśmy pomyśleć o witaminie A, bo mamy tak, rzeczy, które są w warzywach i owocach, czyli witaminę C mamy w formie soku pomarańczowego i kiełków, przeciwutleniacze mamy w suszonych ziołach, gdzie tylko troszkę trzeba, ale nie mamy witaminy A. I witamina A jest tak naprawdę jedną z najtrudniej dostępnych witamin. Mówi się często, żeby jeść masło, bo ona ma witaminę A, ale musielibyśmy zjeść 100 gramów masła, żeby dostarczyć dzienną dawkę witaminy A. Boże, 100 gramów masła to jest 700 kalorii. Wow. Więc no tak. Dla zdrowych oczu nie jemy masła. I na co dzień nas ratuje marchew tak naprawdę u nas, bo marchew dostarcza przeogromne ilości witaminy A i przez to się nie musimy ją... Chociaż wydaje mi się, że pewnie i tak mamy niedobory, bo nie jemy tak dużo, ale generalnie nas ratuje marchew. Zielone rośliny trochę dynia, trochę papryka. No i tutaj świetnym motywem, który właściwie każdy powinien mieć, jak chce się przygotować na takie czasy, to jest sok marchwiowy. Myślałem, w jakiej formie można by dostarczyć tą A. Można by w formie suszonej marchwi, takiej przypraw, ale to znów musielibyśmy mieć dwie łyżeczki, żeby mieć 50% witaminy A w suszonej marchwi. Jakbyś zupy na przykład robił, to wtedy możesz do tych zup dodać tej marchewki. Ale zup nie będziemy robić, bo nie mamy z czego właściwie. No musiałby być samych tych strączków na przykład, z koncentratem pomidorowym i tą marchewką. No teoretycznie można, nie? No tak, teoretycznie można, ale no sok marchwiowy jednak, tylko nie świeżo wyciskany i jednodniowy, tylko nie. Znowu w kartonach. Tylko w kartonach, tam szklanych czy w kartonach, pasteryzowany normalny. I jedna szklanka takiego soku, jeżeli byśmy mieli czysty z marchwi, no może być z pomarańczowym na przykład, to wtedy byśmy mieli to wymieszane, ale jedna szklanka takiego soku to jest 3-dniowa dawka witaminy A. Jedna szklanka na 3 dni? Tak. Jeżeli byśmy mieli czysty sok z marchwi. No tak. Więc to jest, i to są takie zabezpieczenia, te kluczowe składniki odżywcze, nie? Kolejna rzecz, takich kluczowych, co moglibyśmy się zabezpieczyć, to by było mleko sojowe
albo inne rośliny, ale najlepiej według mnie sojowe, wzbogacane w wapń. Dlatego sojowe, a na przykład nie krowie, bo raz, że ma dwa razy większą gęstość odżywczą, czyli ma dwa razy więcej składników odżywczych, a dwa, że nie ma dużych wahań składników odżywczych. Już tłumaczę, chodzi o to, że mleko jest pozbawione w ogóle nabiał, całkowicie żelaza. I ono jest jedną z głównych przyczyn anemii, jeżeli się spojrzy na skład odżywczy produktów, bo jest bardzo mało produktów, które są ubogie w żelazo, ale jemy tak dużo nabiału. Na przykład jak ktoś przechodzi na dietę wegetariańską, to faktycznie czasem się zdarza, że łapie się anemię. I to nie jest z powodu tego, że warzywa mają mało żelaza, ale z tego względu, że zastępuje się mięso nabiałem, bo często wegetarianie jedzą ogromne ilości nabiału. Nabiał nie tylko jest pozbawiony w ogóle żelaza, no zupełnie, całkowicie, ale osłabia przyswajalność, bo ma tak dużą różnicę między wapniem a żelazem, no nie wiadomo właściwie, naukowcy to sami nie wiedzą, co powoduje to obniżanie, ale obniża tą przyswajalność, więc no, żelazo jest w takich ciężkich czasach, wydaje mi się, że było całkiem ważne. No, to też tak myślę. No i według mnie sojowy by było o wiele lepsze, ale przydałbyś takie źródło skondensowane białka, wapnia, więc albo normalne mleko, albo sojowe, albo migdałowe na przykład z wapniem, ale generalnie chodzi o to, żeby było wzbogacone wapń. Jasne. Więc to jest następna rzecz. Na co jeszcze moglibyśmy wziąć? Otręby, no są świetnym źródłem witamin z grupy B, ale właściwie nie wiem, czy byłaby forma, w której moglibyśmy je dawać. No moglibyśmy z mlekiem dodawać otręby do mleka. Jakiś koktajl zrobić, blendować, coś takiego. Koktajl. Ale wydaje mi się, że ta nie ma. Zresztą one są lekkie i właściwie one są super, jak na co dzień dodajemy do warzyw i tak dalej, ale tutaj nie wiem, czy by się sprawdziły. To moglibyśmy dojść do tych bardzo kalorycznych rzeczy, czyli do orzechów i nasion. Ja też pamiętam, tu się muszę wciąć, bo ja tam pamiętam, byłem zachwycony tym, jak duże są różnice między różnymi rodzajami orzechów i nasion, ale nie będę wyprzedzać faktów, więc opowiadaj. No, generalnie nasiona są o wiele wartościowsze od orzechów. Nie wiem, czy chciałbyś, żebym podał ci liczbami gęstość. Nie, nie wiesz co, to znaczy, nie. Jak potem mi to podeślesz, to ja to wrzucę na ekran, ale no nie właśnie, musimy na to generalnie marnować czasu. Generalnie raz, że nasiona są o wiele wartościowsze, to dwa, że mają o wiele więcej pozytywnych tłuszczów. Nasiona, czyli na przykład siemię lniane, nasiona chia, nasiona konopi, słonecznik, pestki dyni. Raz, że mają dwa razy więcej składników odżywczych, to wystarczy niewielka ilość, żeby dostarczyć omega-3 i omega-6. Świetne nasiona do przechowywania to by było według mnie siemię lniane, które możemy przechowywać w całości. I ono się latami można przechowywać. I możemy sobie na bieżąco je mielić i zmielone dodawać do rzeczy albo nawet same jeść z wodą. I jedna taka łyżeczka, chyba łyżeczka dostarcza dzienną dawkę omega-3. Więc moglibyśmy śmiało je. Tak, ogromną ilość, więc to jest takie jedno nasienie, że siemię lniane. Podobne właściwości ma chia, ale jak mamy siemię lniane, to właściwie już tego nie musimy. Nasiona konopi są o tyle fajne, że one mają i omega-3 i omega-6 i są łatwe w ogóle w jedzeniu, bo po prostu możemy łyżeczką sobie je zjadać, nie musimy nic z nimi robić, więc są według mnie najbardziej docenianymi nasionami, nasiona konopi. I słonecznik, który jest raz, że jest tani, dwa, że ma chyba najwyższą gęstość odżywczą z nich i ma jedną z kluczowych też witamin, która też jest w ogóle bardzo mało w produktach, to jest witamina E. Więc jest, no, dla mnie jest jednym z superfoodów i siemię lniane i słonecznik, więc naprawdę moglibyśmy zostawić, te trzy nasiona by były idealne. Słonecznik, nasiona konopi i siemię lniane. Ja miałem taki przepis kiedyś od dietetyczki, do której przez jakiś czas chodziłem, na taki sos do różnych rzeczy, między innymi do makaronów, ze słonecznika, z koncentratu pomidorowego i coś tam było, jakaś odrobina chyba oleju, to do blendera. Wychodzi super sos, błyskawiczny do zrobienia, a wszystkie te produkty w zasadzie można trzymać w zapasie, nie? I od razu gotowe danie z tego wychodzi. Koncentrat, zioła, ten słonecznik, woda i z głowy. Jakieś opisywałem, jakie są różnice między olejami i nasionami, bo część osób generalnie się myśli, że oleje są czymś wartościowym, ale oleje są takim produktem jak cukier. Cukier jest wyodrębnionym węglowodanem z wartościowego produktu. Bierzemy buraka, wydobywamy z niego cukier i mamy czysty węglowodan. I tak samo jest z olejami. Mamy pełnowartościowe nasienie, na przykład siemię lniane, albo na przykład słonecznik i wydobywamy z niego jedynie tłuszcz. Nie? Więc to jak ktoś mówi, że potrzebujemy oleju, bo potrzebujemy tłuszczów, to jakby ktoś powiedział, że potrzebujemy cukru, bo potrzebujemy węglowodanów. No tak, głupie i teraz jest porównanie, że jak sobie weźmiemy, żeby dostarczyć na przykład dzienną dawkę, nie wiem, omega na przykład 3,
i bierzemy sobie, albo na przykład słonecznik ma tylko omega 6, mhm. więc jak sobie weźmiemy omega 6, czy chcemy dostarczyć i weźmiemy sobie olej i porównamy sobie tą samą ilość nasion słonecznika, to olej dostarczy nam tylko witaminę E i omega 6. Mhm. I właściwie to jest pusta kaloria, nie mamy nic, zero. A jak sobie zjemy taką samą ilość kalorii nasion słonecznika, na przykład 50 gramów nasion słonecznika, co tam odpowiada, nie wiem, dwóm łyżkom oleju, to dostarczamy 30 na przykład procent dziennej dawki wszystkich składników, nie, jedną trzecią, i białka, i tłuszczów, i znaczy tłuszczów to całą dawkę, ale i białka, i witamin, składników mineralnych, więc właściwie no, oleje są jedynie przydatne jako taki umilacz. Taki umilacz, że sobie podsmażymy coś, dodamy sobie troszkę tego oleju i po prostu coś będzie smaczniejsze, nie? Ale też trzeba uważać z ilością, bo na przykład jak ktoś robi sałatkę, takie sałatki są kaloryczne często w sklepach, jak się kupuje, znaczy w restauracjach na przykład. Bo można na przykład wylać 5 łyżek oleju na sałatkę i to dochodzi do tego 450 pustych kalorii, nie? Tak. Czyli ta sałatka ma nagle po prostu 700 kalorii. Tak, tak, tak. I... Niby, że takie fit, a jednak ni cholery, nie? 1/3 kalorii wciągasz z tego oleju w zasadzie de facto w sałatce, nie? Masakra. Tak, tak. No jak ja patrzyłem, obliczałem gęstość odżywcza, jak się zmienia, to każde dodanie jednej łyżki oleju zmniejsza gęstość odżywczą potrawy o 20%. Wow, okej. Okay. Takiej obiadowej, nie? Potrawy o 20%. Ale jaka jest różnica między tymi nasionami a orzechami? Orzechy właściwie no nie mają, to są bardzo smaczne i tak dalej. Oczywiście. Wartościowe, ale moglibyśmy się obyć bez orzechów. W ogóle. Ale tutaj, w ogóle według mnie, ale tutaj są o tyle fajne, że w takich ciężkich czasach one są świetnym źródłem kalorii, po prostu mają ogromną ilość kalorii i możemy mieć dużo energii, dostarczyć sobie w łatwy i tani sposób dobrą dawkę kaloryczną. I możemy sobie robić i z orzechów, i z nasion przeróżne mieszanki. Tu by się przydał kolejny umilacz, czyli na przykład suszone owoce. Na przykład suszone śliwki, morele, daktyle. Bo rodzynki? Wtedy możemy sobie je... Słucham? A rodzynki? Bo to rodzynki też, tak. Akurat tak. Się mieszanka studencka przemina, nie? Aha, gdzie tak. Są orzechy różnego rodzaju i rodzynki. I możemy sobie to zmielić i robić na przykład batony z tego, mieszać na bieżąco, więc orzechy pod tym kątem, bo właściwie nie wyróżniają się jakoś szczególnie niczym, no ale generalnie zawsze różnorodność jest okej, nawet dla smakowo, nie? Więc wszystkie orzechy można by faktycznie pododawać sobie i trzymać. A które są orzechy najcenniejsze twoim zdaniem? Wbrew pozorom bardzo dobre są orzechy ziemne. Okej. Okay. Bo orzechy ziemne są faktycznie strączkami. I one mają bardzo podobny skład do roślin strączkowych. Wezmę sobie ściągę, żebym mógł ci na liczbach powiedzieć. Są też orzechy, o których nie powiedzieliśmy i są mega wartościowe, to są orzechy włoskie. Aha. Bo one dostarczają ogromną ilość omega-3. Nie, czyli tych rzeczy, za które cenimy ryby na przykład, te tłuszcze. Tylko, że orzechy włoskie się ciężko przechowuje dłuższy czas. Znaczy ciężko, no musielibyśmy mieć je pewnie w skorupkach, ale w skorupkach one zajmują mnóstwo miejsca, nie? Więc o wiele praktyczniejsze jest po prostu siemię lniane, dlatego nie powiedziałem o tych orzechach włoskich. Ale bardzo wartościowe są migdały ziemne i nerkowca, z tego względu, że mają dość dużo białka w porównaniu z innymi orzechami. Migdały mają też dużo witaminy E, ale witaminę E możemy czerpać sobie z nasion słonecznika, więc tak jak mówiłem, jakoś tam się szczególnie dużo nie różnią. Jedyne takie, które według mnie są słabe, i mają bardzo słaby skład, to są orzechy makadamia. One mają naprawdę bardzo mało wszystkich właściwie składników. A tak to właściwie gęstość orzechów to jest chyba 90-80%. Więc jakbyśmy jedli same orzechy, no to nie mielibyśmy dużo tych wartości odżywczych. No ale jemy głównie je dla zdrowych tłuszczów, nie? Tak, no i też dla smaku, bo to tak... Tak, zawsze tak się zastanawiamy, co takiego sobie... może inaczej. Dlaczego tak podobno w Czeczenii żołnierze czeczeńscy snickersami się odżywiają? Bo raz, że tam są, w snickersach są orzechy, nie? I raz, że te orzechy mają dużo kalorii. Dwa, że te orzechy podobno przez to, że są ciężkostrawne, leżą ci długo na żołądku i dosyć długo dają ci uczucie takiej sytości, nie? Co jest drugą korzyścią w takich trudnych sytuacjach. Tak. A ja jestem ogólnie zachwycony, bo to jaką ja ilość masła orzechowego pod różną postacią wcinam, na przykład do kawy, to po prostu jest... To pewnie trochę jest przesada, ale to właśnie fajnie też... Ale to się podoba. Orzechy ziemne na przykład mają gęstość odżywczą 117%, czyli tak naprawdę w większości składników mają powyżej tego, ile potrzebujemy. No to tak, to jest dobry wybór chyba.
Tak, one są naprawdę, masło orzechowe jest naprawdę wartościowym dodatkiem. No, większość osób powinna uważać z masłem orzechowym, bo ma mnóstwo kalorii, po prostu tak, łatwo zjadać. Tak, tak. Ja zwłaszcza jak jeszcze kupisz takie dosłodzone, czy na oleju, nie? No tak, tak, no tu mówimy o takim, że masz czyste masło, nie? Tak, tak, tak. Mhm. Ale też mi się to też mi się podoba, bo tak jak wspomniałeś przy tych nasionach, że bardzo cenny jest słonecznik, który jest bardzo tani, i tak samo z tymi orzechami. Fajnie, że dosyć dużo wartości odżywczych mają te, które można łatwo, tanio kupić, przechować w różnych postaciach. Tak, no bo tak. Też tak. Są ludzie, którzy mają różne jakby takie upodobania smakowe, nie? Ja uwielbiam orzeszki solone, które najzdrowsze nie są, no ale są solone, w związku z czym łatwiej mi wchodzą. No to jak już mam sobie robić dietę, czy jakby kombinować pod kątem, żeby dostarczyć jakieś tam cenne składniki odżywcze, no to będę kombinował tak, żeby one były dla mnie smaczne, jak najsmaczniejsze, nie? Czyli właśnie pod tym kątem. No, nic nam po jedzeniu, jak go nie zjemy, nie? Dokładnie. Że jest zdrowe. Spirulina, nie? No. Nie, jest naprawdę ciężka spirulina. No ale to co zrobisz, no? Ja też zawsze zwracam uwagę ludziom na to, żeby robić zapas rzeczy, które przetestują sami i dadzą do spróbowania dzieciom, nie? Bo cóż z tego, że kupisz, nie wiem, najlepszą, najwartościowszą rzecz, której potem dziecko nie będzie jadło. Jak dzieci nie zjedzą, nie? No tak, no to wiesz, to bez sensu. Ale jakby były ciężkie czasy, to wydaje mi się, żeby zaczęły jeść dzieci, nie? W końcu te rzeczy. Po 3-4 dniach będą jadły, ale wiesz, 3-4 dni jakichś tam ryków i jęków musisz przeżyć, nie? A potem jest już z górki. Tak myślę, no, żeby nie było. Ja swoje dzieci nie krzywdzę w ten sposób, ale no tak nie, mi się wydaje, że tak by to wyglądało. No, wydaje mi się, że tak, że już po pewnym czasie już nikt by nie marudził, tylko byśmy tak, się oczywiście bili o spirulinę. Tak. Tak jest. A właśnie wspomniałeś o tych olejach, bo na pewno są jakieś takie cenniejsze oleje od innych, no nie? Chyba tego na naszej liście nie było, ale pamiętam, że była taka tabelka u ciebie. Na liście zrobiłem kilka umilaczy. Czyli okay. Oprócz tych podstawowych rzeczy wypisałem sobie 5 umilaczy i to był olej, coś do słodzenia. Fajnie, gdyby nie podnosiło na poziomu cukru, czyli taki zamiennik, na przykład erytrytol albo ksylitol. Uh-huh. Sól, różne przyprawy. Im więcej przypraw, tym łatwiej nam będzie po prostu coś zrobić. Uh-huh. Nie smacznego wykombinować. Tak jest. I suszone owoce. Jeśli chodzi o oleje, to zależy do czego byśmy potrzebowali. Jeżeli takie podstawowe po prostu do podsmażania, to najlepsza jest oliwa. I ona ma kwasy jedno nienasycone i one są naprawdę bardzo odporne na smażenie, więc możemy i na głębokim oleju, i na... Chociaż głębokiego nie polecam, nie? No bo to sam olej wtedy będzie. Aha. Ale generalnie do podsmażania oliwa jest super. Jakbyśmy chcieli dodawać sobie do czegoś, to pod względem wartości odżywczych to nie ma jakiegoś tam większego sensu. No chociaż jeżeli byśmy chcieli dużo zdrowych tłuszczów, to w takiej łatwej formie, to lepszy jest na przykład olej rzepakowy, okay, który ma omega-3, ale najlepszym olejem jest olej z zarodków pszennych. Nie widziałem tego nigdy w sklepie. Pamiętam, że był na tej liście. Ale no właśnie, on się nie nadaje, bo on jest bardzo trudny w przechowywaniu, bo trzeba, okay, go w lodówce przechowywać. No, więc no on tak. Dlatego sobie nie wypisałem go, bo on ma zarąbistą ilość i omega-3, omega-6, idealny skład. Ale tak to olej rzepakowy jest świetną alternatywą, ma bardzo dużo omega-3. Słyszałem, że ale kokosowy jest bardzo przereklamowany. Ojejku, no kokosowy, no to są same tłuszcze nasycone, nie? Więc on ma bardzo podobny skład do palmowego. Uh-huh. I jednocześnie ludzie krzyczą, że palmowy w składzie... To gówno, tak. I bojkotujemy markę, a obok kokosowy. Ale to jest właściwie, kurczę, dla organizmu praktycznie to samo. Mi się olej kokosowy bardzo podoba, bo go można wykorzystywać jako kosmetyk, na przykład do smarowania. Tak, do kosmetyków jest super. Tak, jako kosmetyk jest świetny. Chodzi mi po głowie, nie pamiętam, czy już taki materiał nagraliśmy, ale powinniśmy, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy. Dlaczego warto mieć dużą ilość oleju? Możesz go użyć do lampki, jako kosmetyk, żeby zrobić mydło, a od biedy nawet w silniku spalinowym spalisz taki olej, więc same zalety, nie? Jak coś, to sobie podsmażysz na nim też, oczywiście, nie? Że tak. On jest dobry do podsmażania z tego względu, że on ma, jak tłuszcze nasycone, są w ogóle całkowicie odporne. Chociaż oliwa jest naprawdę odporna, uh-huh, ale on jest no aż zanadto odporny. Nie, no, okay, w sensie, że jest, nic się z nim nie stanie. No ale ma tak dużo tłuszczów nasyconych, że no coś kosztem czegoś. No one są, tłuszcze nasycone są niezdrowe dla serca. Może teraz ktoś sobie pomyśleć, nieprawda, ale ciężko o drugi konsensus w świecie dietetyki, jak to, że tłuszcze nasycone są dla nas szkodliwe. Aha. No więc to jest taka rzecz, że właściwie wszystkie instytucje najpoważniejsze się z tym w pełni zgadzają. No tak. Więc ja tak naprawdę bym trzymał tylko oliwę. Ja u siebie w domu mam tylko oliwę. Aha. Z olejów. Zarodków też miałem czasem, żeby sobie pododawać faktycznie do sałatki. Wolałem dodać zarodków pszennych, ale jakoś ostatnio z tego nie korzystam. Jeszcze z zarodków mogę ci powiedzieć ciekawostkę. Aha.
bo on jest w dwóch formach, w nazwach. On się nazywa czasem zgiełków pszenicznych, a czasem zarodków pszenicznych. I tak naprawdę to jest zarodków pszenicznych. Tylko to jest błąd tłumaczenia, bo po angielsku i zarodki pszenne, i kiełki pszenne mogą się tak samo, możemy je nazywać. Okay. I to też pokazuje, do jakiego stopnia temat składników odżywczych jest zaniedbany przez na przykład książki i przez specjalistów, bo na przykład mam w książkach specjalistycznych dla dietetyków opisywane, że warto jeść kiełki pszenicy, bo mają bardzo dużo witaminy E. Ale kiełki nie mają witaminy E, tylko mają zarodki. A to spowodowane jest błędem po prostu złego tłumaczenia. Czy mam tak, przyprawy suszone, zioła. Do przypraw mamy też paprykę, którą warto by było mieć. Mamy te strączki, kasze, orzechy, przetwory pomidorowe, mleko sojowe wzbogacone wapń i soki pomarańczowy i... Marchewkowy. Marchewkowy. I spirulinę. I spirulinę, jeżeli ktoś faktycznie... A tę spirulinę, to jakbyś mógł powiedzieć, w jakiej formie twoim zdaniem jest najłatwiej ją zjadać? Sproszkowanej. Bo ona właśnie... w sensie, ja wiem, ale w sensie do czego jakby... Z czym to zjadać, żeby się dało przełknąć? Ja piłem w ten sposób, że zalewałem wodą i po prostu piłem. Okay. Trzeba się nawet przemęczyć. Z cytryną, ale nie, ja robiłem samemu. Jakiś z kolegą w pracy piliśmy młody jęczmień i naprawdę pierwsze picie młodego jęczmienia to było takie, że mówię, jak taka, jak kawa, którą pierwszy raz coś pije i jest czarna, nie? To tak. Nikomu nie smakuje. No tak. Ale tak po jednym, drugim dniu, jak tydzień czasu piliśmy, to takie we dwójkę taki mieliśmy taki challenge, nie? Ale w pewnym momencie nam brakowało, powiem ci, i mówimy, kurczę, bym się napił młodego jęczmienia. Jeszcze kiedyś spotkałem organizm... z taką teorią, że organizm, kiedy zaczyna zauważyć, że coś jest dla niego dobre, to jakoś tak konotuje sobie to z jakimiś takimi przyjemnymi doznaniami smakowymi. Ja nie wiem, na ile to jest... Nie, no to jest prawda, dlatego że zobacz, jak się czymś zatrujesz, to możesz mieć latami... wstręt do tego, tak. Wstręt do tego. Nie? I tak samo, jeżeli jadłbyś non-stop, nie wiem, jakiś składnik, na przykład coś ci smakuje i non-stop to jesz i w pewnym momencie organizm mówi, dobra, mówi hola, hola, już wystarczy. Nie? Dlatego, tak. Że przejesz po prostu ten składnik odżywczy, organizm ma go za dużo. Jakbyś jadł non-stop marchew, to w końcu byś po prostu przestał cię smakować. Tak. Niestety nie dotyczy to Coca-Coli, czy w ogóle słodkich rzeczy. Ani ale wiesz czemu? Bo one nie mają wartości odżywczych i nie... A, no tak. I... nie przedobrzysz z niczym. Tak, tak. Więc tylko możesz jeść, więc wiesz, możesz w maku jeść non-stop i nigdy ci nie tak. Będzie tego, nie będzie za nadto. No, więc tak, więc jak najbardziej organizm tak reaguje i zgadzam się z tym. A, no i dokończę z tym, że mieliśmy ochotę na ten i po takim tygodniu picia po prostu nam smakował. Spirulinę, jak zaczęliśmy pić, to znów musimy się przyzwyczaić, bo ona jest jeszcze mocniejsza. Ale to jest kwestia przyzwyczajenia. I naprawdę organizm się przyzwyczaja. Jak piłem tak z pół roku młody jęczmień, to w pewnym momencie właściwie przestał mi smakować i już tak mówię, no, trochę za dużo. I organizm właściwie sam sobie to... jakoś to reguluje. Reguluje, tak, tak. Więc w ogóle polecam takie młode jęczmienie czy inne rzeczy sproszkowane pić, bo naprawdę energii dają ogromną ilość. I po kilku dniach takiego picia można naprawdę zobaczyć, że się człowiek lepiej czuje. No tak. Jeszcze jedną rzecz bym dołożył, wiesz? Dołożyłbym suplementację witaminą D. W ogóle w naszym rejonie, w ogóle powinniśmy praktycznie przez cały rok suplementować. W naszym rejonie geograficznym od generalnie całą jesień, wiosnę i zimę to w ogóle powinniśmy suplementować wszyscy cały czas. Ale w praktyce to wszyscy mamy niedobory witaminy D. Kiedyś mi dentystka zleciła, żeby zrobić witaminę D, bo ona mówi właściwie jak zleca, to się okazuje, że wszyscy mają niedobory. A żeby mieć zdrowe zęby, to muszą suplementować. Więc ona tak z góry sobie to wzięła. Ja mówię, no ja jeszcze suplementuję cynk, sól jodowaną, inne rzeczy. No. On mówi, kurczę. I się śmialiśmy z tego, że jeżeli ktoś by chciał być na diecie roślinnej, to warto by suplementować witaminę B12. Znaczy powinno się suplementować wtedy B12. Ale tak naprawdę B12 powinni suplementować niemal wszyscy po 50 roku życia, bo po 50 roku życia spada nam możliwość, tracimy możliwość naturalnego przyswajania tej witaminy. Możemy dodać link do wykładu fajnego na YouTubie doktora Pawlaka, który bardzo fajnie opisuje właśnie temat, on się zajmuje witaminą B12 i to jest bardzo wartościowy wykład.
Więc no, jeszcze z takich ciekawostek, to co mówiliśmy, że bez zbóż i owoców, no to właściwie byśmy sobie świetnie poradzili. Nie, że tak. Są w diecie takim dodatkiem smakowym właściwie, ale nie są jakoś szczególnie istotne. Jeżeli ktoś by chciał ćwiczyć, to warto by też, żeby nie trzeba było liczyć za dużo białka, to warto by było jeszcze jakąś odżywkę białkową sobie kupić. Do mleka można by sobie dodawać i mieć dzienną dawkę na przykład białka po prostu w jednej tej. To nie jest jakieś wymagane, bo tutaj białko dostarczymy, ale ktoś by chciał ćwiczyć, aby mieć więcej tego białka, to żeby nie musiał myśleć o tym, że musi dużo strączków jeść i tak dalej, to żeby w takiej formie. I wydaje mi się, że to taki zapas by spokojnie na takie ciężkie czasy wystarczył. Właśnie to mi się bardzo podoba, że mamy takie rzeczy jakby dające bardzo dużo tych substancji odżywczych, które są nam niezbędne. I teraz tego trzeba tylko poukładać jadłospisy. Nie? No tak. No. Zastanowić sobie, jak to przygotować, żeby to się dało zjeść. Generalnie podstawą powinny być strączki tutaj przynajmniej. Strączki i kasze. I dodawanie do tego... Kluczem by było takie, że bazujemy sobie na strączkach. Dodajemy sobie do tego dużo przecierów pomidorowych, suszonych przypraw. Liczmy na przykład, że dla osoby, nie wiem, jedna, dwie łyżeczki dziennie takich suszonych przypraw. No i szklanka soku pomarańczowego, szklanka soku marchwiowego i właściwie no i 50 na przykład gramów, nie wiem, 50 gramów dziennie orzechów i nasion. Nie? To jest prostsze niż by się wydawało. Nie? Tak, to bilansowanie diety jest bardzo proste. Słuchaj, na przykład są badania, które pokazują, jest takie badanie, które od wielu lat jest prowadzone u osób, które schudły i jakie miały działanie, że schudły tam co najmniej 30 kg. I to jest od wielu lat prowadzone, cały czas jest to robione. I tam jedna rzecz jest świetna w tym badaniu, że sprawdzali też, jak ludzie sobie bilansują dietę. I połowa z tych osób, które schudły i utrzymały to przez wiele lat, miały pomoc specjalisty, czy dietetyka, lekarza, czy kogoś w tym rodzaju, czy jakieś kursy i tak dalej, a druga połowa, chyba połowa to była, nie miała żadnej pomocy. Czyli samemu po prostu wszystko robili. I zbilansowanie diety było tak samo dobre. Okay. Czyli zbilansowanie diety jest naprawdę proste. To jest nic trudnego. Najtrudniejszym problemem w zbilansowaniu diety jest zbilansowanie jej pod kątem kaloryczności. No bo to też jest zbilansowanie, nie? Że ktoś ma nadwagę, to znaczy, że nie zbilansował dobrze ilości kalorii. Tak, że za dużo wchłania kalorii. Nie traktuje się tego w ten sposób, nie? Ale tak naprawdę to jest jeden z największych problemów, bo wszystkie choroby cywilizacyjne wynikają m.in. z nadwagi i otyłości. No i zbyt dużo tłuszczów nasyconych. To też jest złe zbilansowanie, nie? Więc wbrew pozorom na przykład dieta roślinna jest prostsza w zbilansowaniu, jeżeli traktujemy kilka rzeczy, jeżeli tylko uważamy. Jak już pominiemy białą mąkę, oleje i cukier, to już właściwie wszystkie pokarmy, jakie są, to są generalnie wartościowe. No tak. No, więc wszystkie śmieciowe żarcie, jakie są, to wynikają, że są śmieciowe z tego względu, że mają albo dużo oleju, albo dużo cukru, albo dużo białej mąki. To są te trzy rzeczy. Jak omijamy te trzy rzeczy, to generalnie to, co daje natura, jest całkiem spoko. No tak. To jest tak banalne do zapamiętania, że dziwię się, że ludzie tego nie robią. Może dlatego, że po prostu tak jest łatwiej, nie? Kupić coś... Ale wiesz, w sklepach większość produktów właśnie składa się z tych trzech rzeczy. Tak. Z olejów, cukru i mąki. Tak, bo są proste i tanie kalorie. Zobacz na przykład nabiał. Cały nabiał, cała grupa produktów jest zrobiona z mleka. I nabiał miał identyczny skład jak mleko. Różni się tylko ilością tłuszczu. Czyli na przykład, jak zobaczysz ser, no to on ma proporcjonalnie tyle samo składników odżywczych, co mleko, tylko proporcjonalnie mniej, no bo ma w to miejsce tłuszcz. I masz w marketach na przykład masz całą ścianę nabiału. Czyli z jednego produktu zrobiono cały całą ścianę, dział. Tak. Więc to, że no nie jemy różnorodnie, bo jemy właściwie, nasza dieta to jest tak, pszenica, nabiał, mięso, olej i cukier. I tak. Odrobina warzyw, nie wiem jaki procent, kiedyś to sprawdzałem, jaki to był procent kalorii. Nie wiem, czy 30 chyba, czy 60 kalorii dziennie spożywamy chyba z warzyw, ale nie chcę skłamać, nie chcę pod tym kątem, ale generalnie oto cała dieta jest oparta na kilku produktach i po prostu takich mało wartościowych. No tak, bez sensu. No, a strączki na przykład są tanim jedzeniem, nie? I które dawniej ratowało ludziom życie w głodzie, nie? Więc wydaje mi się, że warto by to po prostu do tego wrócić.
Jak najbardziej. Mateusz, ja po prostu jestem zachwycony, ale też trochę przetłoczony tą ilością wiedzy, którą nam tu przekazałeś w formie tego materiału. Myślę, że pojawi się sporo pytań, więc czy moglibyśmy się tak umówić, że będziesz od czasu do czasu zaglądał pod ten film, który my wrzucimy na YouTube, tak, żeby tam pewnie, tak. Odpowiadać? Jak macie pytania, to śmiało pytajcie i będę pomagał. Może będzie wtedy potrzeba, żebyśmy się mówili raz jeszcze na jakieś tam zagadnienia dopowiedzieli. Nie wiem, wydaje mi się, że jest to na tyle jakby kompletny zestaw informacji, że takie potrzeby nie będzie, ale może widzowie wpadną na jakieś pytania, na które ja nie wpadłem, więc... No to się też czasami z widzom naszym zdarza, że mają takie pomysły. No tak, tak, pewnie, pytajcie. W odnośniku, w opisie pod filmem macie odnośniki do miejsc, gdzie możecie Mateusza i to, co Mateusz tworzy, znaleźć, żeby poczytać, kupić może, wspierając go również w tej formie, do czego gorąco zachęcam, ponieważ warto. A na koniec tradycyjnie chciałbym was bardzo gorąco zachęcić do obejrzenia innych materiałów, które dla was przygotowaliśmy, w szczególności tej playlisty o zapasach żywności, do zasubskrybowania naszego kanału za pomocą tego odnośnika, aby nie przegapić kolejnych filmów, które dla was przygotujemy. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki Mateusz, raz jeszcze wielkie dzięki. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Do zobaczenia.